Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i Przemek Przemo Przemek. I witamy was w kolejnym odcinku Kawy, rozmówek i planszówek. Spotkaliśmy się, żeby powiedzieć o dwóch grach. Dwie gry. Jedna charakteryzuje się tym, że częścią jej zawartości jest dwustronna taśma klejąca. A druga tym, że zabrała komponenty z innej gry. A dodała też do innej gry. I tak naprawdę Stella, czyli Dixit Universe, czyli od razu powiedzmy to wprost, gra moim zdaniem lepsza od Dixita. I twierdza oblężenie Runedar, moim zdaniem. Runedar, tak? No, jesteśmy Boże, w Polsce. Od runy. No jesteśmy w Polsce. Dobra, Runedar, dokładnie. Czyli to jest gra autorstwa Rainera Knizii, w której pudełko jest planszą. I już może tutaj widzicie trochę i ono tak wygląda. Tak. Dobra, Przemysławie, jakie mamy komentarze od naszych gości? Widzów, w sensie. Dokładnie. Ja myślę o gościach, bo już myślę o świętach. Przede wszystkim, Łukasz, chciałbym, żebyśmy pewną rzecz sprostowali. Prawie połowa komentarzy odnosi się do Drwala i McDonalda i fast foodów. Tak? Tego, że ludzie zaczynają go jeść, pomimo że wcześniej nie jedli. A że my sprowadzamy coś zdrowego, Łukasz. Twój zdrowy przysmak, proszę, żebyś teraz powiedział, żebyśmy odwrócili. Marchewka z humusem? To jest zdrowe? Ale nie możesz kłamać. A ja lubię. Jesz, tak? No? No, ostatnio... Kupujesz humus, czy robisz? Z cieciorki? Z ciecierzycy? Ja w sensie nie kupuję za często, ale ostatnio w sobotę jadłem, o tak bym tak? powiedział. A ja lubię akurat zupę z soczewicy, taką pikantną, ale taką, że nawet mięsa nie ma i jest taka zdrowa. A ja bardzo lubię ze zdrowych rzeczy, to bardzo lubię zupę krem mojej żony. Tak. A, żeby było, żeby my coś zdrowego w życiu jemy. No, to Łukasz pije bardzo dużo wody. Postanowienie noworoczne, Przemo. Zdrowiej no, poczekaj, bo jeszcze nie wiem. No. Zdrowiej się będziemy odżywiać, ty i ja, od 2022. To ja mogę powiedzieć, że będziemy przekazywać zdrowsze informacje o tym, co jemy. Tak, będziemy się zdrowie odżywać. Czyli nie chcesz zmienić zupełnie rzeczywistości, tylko PR. Nie, ja chcę zmienić rzeczywistość, bo ta rzeczywistość jest zakłamana, bo ludzie myślą, że my jemy tylko w Maku albo w jakichś innych fast foodach, Aha. A nie opowiadamy o zdrowej żywności, którą też jemy, prawda? Plus co bo w ogóle, idźmy dalej. Ktoś tam opowiadał, że też mieszka w Chojnicach, tam macie jednego Maka, zablokowało się rondo. A ja nie mieszkam, ja mieszkałem w Chojnicach, ale rzeczywiście tak. Mak powstał kiedyś w Chojnicach i nie chodziłem tam prawie nigdy. A, no właśnie. Erlas, jeden z ostatnich naszych zwycięzców, tak. Wnioskuje o sylwestrowy odcinek kawy specjalny, o sylwestrowy odcinek specjalny z najlepszymi momentami z kawy. Ale to widzowie musieliby, to znaczy najlepsze, to widzowie musieliby coś wybrać, czy co? No nie, on wnioskuje, żebyśmy my wybrali i uwaga, ten wniosek został przyjęty przez Salsoholik. Salsoholik, czyli jest uzależniony od salsy. Tak. Tańca lub sosu do chipsów lub naraz. Tak. Czyli on nie może się powstrzymać. Nie może się powstrzymać, to jest raz. A dwa, że to jest wniosek, który został już przyjęty, więc ja nie wiem, czy mam jakiś wybór. A, okej, okay, no tak przyjęty to trudno, trzeba iść dalej. Trzeba iść dalej, po prostu. Ktoś, Łukasz, cię tutaj tak delikatnie tylko poprawia, jeżeli chodzi o twojego ulubionego ilustratora. A, bardzo możliwe, że źle wymawiam, bo to Francja. No, jak wymawiasz? Vincent Dutroit. A to jest, uwaga, Vincent Dutroit. Vincent Dutroit. No, inny człowiek. Ale to już brzmi trochę pretensjonalnie, tak, ale dobrze. Tak. Więc trzymajmy się tego. My się Spilde z Jarez nie nauczyliśmy, ale... Ale nauczymy się Vincent Dutroit. Dokładnie. Cezary z kolei. Tak, Cezary Kozłowski napisał, że ciekawą rzecz. Że ponoć czerwony kolor, wybranie czerwonego koloru daje ci większą szansę na wygraną. W grach, proszę? W grach i w sporcie. Że ponoć są zrobione jakieś badania, że na olimpiadzie ludzie w czerwonych strojach częściej wygrywają. Bo jest kolor agresywny. Bo jest agresywny i to jest w relacji z zawodnikiem, ale też sędzia. Lepiej o... A myśli czerwony? Walki, tak, na przykład w zapasach, że to jest bardziej agresywny uczestnik. Aha. I to jest a propos też pionków z planszy. Że my gramy żółty, zielony, a może czerwony, wiesz, ofensywnie, każdy będzie się bał cię atakować. No... Może coś jest z tym. Może to jest jakiś pomysł na to, ale ja zostaję z żółtym na pewno. Ale zobacz, tu jest esej i bibliografia do tego. Także moim zdaniem... Pozdrawiamy ciebie, Cezary, dziękuję. Tak. Czy on to wygrał w konkursie wtórnym? Tak, wygrał w konkursie wtórnym. Tak, bo zadanie było... Jaki kolor jest najlepszy, uzasadni.
Dokładnie, ale uzasadni... I podaj z pełną bibliografią. Tak, tak, z pełną bibliografią komentarz. Ale także... trudne było. No, ale to... jak się strzelił, nie? No to super, Cezary, gratulujemy zwycięstwa. O bibliografię przejrzymy, przeczytamy pozycję. Tak, 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 oczywiście. Sprawdzimy więc, to. Więc na razie jesteś przyjęty. Pisz tak. Na kontakt@ulukiego.pl i jak się okaże, że bibliografia się zgadza, wszystkie wolumeny i numery stron podajesz poprawnie, to... Zmienimy nasze kolory. Dostaniesz... Nie, no to wygrywasz nagrodę oczywiście, więc napisz tak. I się... skontaktujemy, żeby coś wysłać. Ania P. Pisze, że co z kobietami, których faceci nie chcą grać w drugą stronę, że ma taki problem, tak. Że ma koleżankę, która jest biedna i właśnie się biedna w tym sensie, że... Smutna. Że, dokładnie. Nie wie, jak zachęcić swojego partnera, a inna udaje, że wszystkie gry, które do niej przychodzą, są pożyczone od koleżanek z biblioteki lub od sąsiada. Żeby mąż nie wiedział, że kupuje. Czyli my musimy się wczuć teraz w męża, który nie lubi grać w gry. Albo może jeszcze nie wie, że lubi. No, nie wie, że lubi. Ale żona lubi. Konkubina lubi i jak to wciągnąć. No nie wiem, jak ja bym usłyszał... tak się ciężko wczuć, nie? Dzisiaj, co wieczorem dzisiaj robimy? Zależy, co on lubi robić na co dzień. Jeżeli on gra w CS-a, tak? No to zaproponuj, że podobne emocje mogą wystąpić na planszy. W grze adrenalina na przykład od Rebela. To jest jakiś pomysł. A jeżeli gra w Wiedźmina? Nogi! No i wiadomo. Więc lepiej jakby... Ale ci się wystawiłem, no, ścinka. Oczywiście, wiesz, już się skończył Late Pledge, ale wciąż będzie można zamawiać normalnie w sklepie, więc warto. Tak. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że skontaktowałem się z wydawnictwem Lukun Games, ponieważ też pytania odnosiły się do co tam z Brzdenkiem Legacy. Bo my jesteśmy kanałem informacyjnym, ale dajemy wąskie informacje, opóźnione, tak. Wybrane. Tak, można by się wejść do Lukrum albo zapytać, ale my jesteśmy takim kanałem przesyłowym. Można oglądać planszowe newsy i board news, ale tak. Też można do nas wpaść i czasem... Moim zdaniem dla wielu osób my jesteśmy oknem na Brzdenka i oni nie mają kontaktu z innymi. Tak ci się wydaje. Wręcz może niektórzy myślą, że na pudełku jest Go on Board, a nie Lukrum. A. Ale nie jest. Czy my jesteśmy patronami w ogóle? Mam nadzieję, Łukasz. No to jak już jesteś w kontakcie z Lukrum, to proszę im to zaproponować. Tak, w każdym razie są na finiszu, ale nie można podać dat, bo teraz daty są takie, że wszystko się może wydarzyć. Są na finiszu czego? Tłumaczenia? Produkcji. Produkcji, to już dobrze. Tak, także nie wiem, czy coś powiedziałem sensownego, co coś zmienia, ale są. Brzdenk Legacy, czekamy bardzo mocno. Tak, aczkolwiek dzisiaj mówimy o twierdzy, która też jest od Lukrum. Tak, tak, czyli tutaj ten odcinek jest sponsorowany dzisiaj przez Lukrum i przez Rebela. Tak. Twierdza Oblężenie Runedar jest to klimatyczna gra kooperacyjna Ryanaira Knizii. To jest w ogóle ciekawe, bo Ryanair Knizia nie jest znany z tego, że robi gry klimatyczne. I teraz pierwsze pytanie przemysłowe do ciebie. Czy ta gra jest rzeczywiście klimatyczna? Jest klimatyczna i podoba mi się, wyprzedzając już rzeczy, bardzo, a to jest gra kooperacyjna. Mi się rzadko kiedy gry kooperacyjne podobają aż tak bardzo. To ja z lotu ptaka dwa zdania, a potem powiemy, co jest fajnego. Tym bardziej z lotu ptaka, że tutaj możemy, wiesz, przelecieć nad planszą. Wydaje mi się, że tutaj słowo klimatyczna jest użyte zasadniczo, jakby tak tu się odnosimy do tego, co jest na pudełku, ale jest to gra, której część tego klimatu budowana jest tym, jak działa mechanika, ale część też klimatu jest budowana tym, jakie komponenty tutaj mamy. I nie mamy tutaj głębokiej historii, czy nieprzewidywalnej, czy jakby wielu wątków, czy w ogóle jakichkolwiek wątków fabularnych, ale co do zasady, to co tu się dzieje, ma swój klimat i wygląda klimatycznie, to chciałem powiedzieć. To ja myślę, że to nawet można byłoby trochę porównać do Brzdenka, gdzie tam również nie chodzi o to, że to jest gra przygodowa ze smokiem, ale czuć mocno, że my wchodzimy gdzieś niżej, że robimy hałas i że ten smok nas potencjalnie goni. Tak. Podobnie tu mamy surowce, które jakby wyglądają bardzo adekwatnie do tego, czym są. Skórka, drewno, stal i gruzy, które musimy odkopać. Tak, mamy planszę, która faktycznie jakby tak wizualizuje dosyć mocno zamek, czy jakieś podziemia tego zamku też. Więc da się tutaj wczuć w to, że my faktycznie mamy to złoto, no bo sytuacja jest taka, że złoto zebraliśmy, jesteśmy w krasnoludami, w ogóle, krasnoludami, tak? No i my chcemy z nim uciec, ale orki, trole nas dopadły i próbują nas tutaj zabić. Podjeżdża, i one zasadniczo nas kiedyś tam zmiażdżą, więc tam nie chodzi o to, żeby ich pokonać, tylko żeby uciec. No i faktycznie czuć to, że uciekamy, to nie jest na papierze, natomiast wciąż tutaj korem gry
nie jest przygoda, a bardziej... Kooperacja i zarządzanie surowcami. Dokładnie. No i więc z lotu ptaka. Mamy 12 kart, każdy z nas na początku takie same, przypisane do jego postaci. W ramach tych kart mamy dwie karty negatywne, które wskazują nam, że odkrywamy kartę, że te trolle idą. Karty mamy 12, tasujemy je zawsze na początku rundy, można powiedzieć. Dwie kładziemy pod naszym żetonem, czyli dwóch nie zagramy. I pozostałe 10 zagramy w dwóch partiach po 5. Czyli 5 patrzę co mam, gram, potem Przemek gra i potem znowu 5 patrzę co mam, gram. No i teraz ja w ogóle miałem doskonały dociąg, bo obie negatywne schowałem. Ale jeżeli mam w ręku kartę trolla, to muszę ją zagrać. Odkrywamy kartę i ona nam mówi, czy się gdzieś jakiś troll, czy tam goblin pojawia, tak? By się pojawił tu. Pojawia się tutaj, z tej strony, potem się wszystkie ruszają, więc na przykład, jeśli jakiś już tutaj stał na murach, to ten wchodzi na mury, a te z murów wchodzą do środka. Jakby ktoś już był w środku, to się nam ładuje do złota, zabiera złoto i ucieka. Więc chcemy ich zabić, żeby nam złota nie zabierali. Dodatkowo, jak stoją oni tutaj w tych komnatach, to nam blokują te komnaty, więc to jest niefajne. Więc oni idą. Będą tam się też pojawiały wieżyczki, które nam ładują większe trole. Mogą też się pojawiać katapulty. Tych goblinów, troli może być więcej po prostu. No i potem gram, zarządzając ręką moich kart. I karty dają mi ruch. Mogę poruszać się tutaj po komnatach, w których będę coś zbierał. Mogę wchodzić na mury, żeby walczyć. Mogę wchodzić na wieżyczkę, żeby strzelać. I mogę schodzić na zewnątrz. I mogę schodzić na zewnątrz, żeby przed murami tam jest trzech ich, jak nie wiem, Aragorn, czy tam jak Gimli tak, we dwóch wieżach. Dokładnie. I co jest ciekawe, to mamy pole, na którym wyciągamy gruz i jak wyciągniemy całą pulę tutaj tych skał, to fragment korytarza nam się odkrywa, tam wychodzą dwa jakieś małe trolle i gobliny. To są gobliny, trolle i orki, jeżeli się nie mylę. Bardzo możliwe, ja przepraszam, tak, że jak mylę. No i musimy tak się przekopać i wtedy mamy tyle skarbu, ile mamy, uciekamy, ale oni mogą z nami wygrać wcześniej. I to, co jest fajnego, to że zarządzając ręką kart, które mają różne funkcje, bo każda karta to jest albo ruch, albo akcja wydobycia, albo na przykład akcja walki, czasami akcja strzału, akcja kopania, to my zbieramy surowce tu, żeby kupić nowe karty. I to jest deck crafting, bym powiedział, ponieważ tak, jak nową kartę kupuję, to ja muszę coś z ręki usunąć, dobrać coś, co już mamy wspólnie opłacone i dobieram to do ręki i mogę od razu użyć. Więc budujemy sobie razem każdy swój deck po to, żeby jak najmocniej uderzyć i jak najszybciej zwiać. Tak. Mamy tutaj kilka bardzo, myślę, fajnie działających rzeczy. Na pewno tasowanie tego deku i to, że zawsze dwie karty zostają, jest sprytnym narzędziem, bo liczymy, żeby tam zostały nam słabe karty właśnie pod przykrywką, ale tam mogą też znaleźć się bardzo fajne karty, które mamy, tak, więc to nam czasami pomoże, czasami przeszkodzi. Chodzenie po planszy, zbieranie surowców i to, że to jest przestrzenne, a nie plansza, to jest też mocno na plus. Fajnie, że wypraska jest do tego przygotowana. I tutaj właśnie wchodzi temat taśmy, ponieważ pewne rzeczy się przykleja tutaj na stałe i one po prostu już zostają, więc my tego nie musimy za każdym razem układać, to już po prostu jest i tyle. Ja się wetnę i powiem, że ten motyw, że 12 kart mam i dwie odkładam, jest naprawdę bardzo fajny. Bo tak naprawdę, gdybym po prostu sobie budował deck 10 kart, to też byłoby fajne, już samo w sobie, że ja sobie zarządzam tym, ale fakt, że dwie mi wypadną i nie wiem które, jest naprawdę spoko i zawsze tam mam te dwie negatywne w całej puli, więc coś z złego odpalę niestety. Negatywnych nie da się usunąć, nie da się ich zastąpić. I to, że mamy przez cały czas 12 kart, też jest fajne, że to nie jest taki deck building, gdzie mi się to naprawdę ta kupa kart rozszerzy, tylko jestem w stanie dzięki temu podejmować takie decyzje, że coś muszę wywalić. Tak, mam jakąś taczkę i wiem, że raczej ją użyję teraz, a jak jej nie mam teraz, to znaczy, że raczej ją użyję w drugim ruchu. Jest szansa, że on jest ukryty, ale raczej wiem, że ja teraz Przemo idę wywozić gruz, albo idę teraz z łuku strzelać duże razy. Tak. I to też powoduje, że ja nie mam, wiesz, dużej talii, w której są lepsze i gorsze karty, tylko ja stopniowo zastępuję słabe gorszymi i dążę do tego, że mam turbo deck. Tak, dokładnie. I on jest fajne. Krótki, sprawny, szybko się mieli, dużo razy zagram tymi kartami i to jest bardzo fajne. Ja mniej więcej mogę sobie myśleć, że okej, ja pójdę w jakieś miejsce, bo już nie dostałem dawno jakiejś super karty, którą wiem, że mam i prawdopodobnie teraz wleci. Ja mogę przewidywać, co za chwilę się pojawi w moim decku, bo pamiętam te karty, bo jest ich mało i
no i szybko wchodzą. Więc to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o deck. I my musimy współpracować w tym, na co zbieramy, bo nie kupuję ja sobie karty sam, tylko wspólnie jakiś czasami niemały koszt musimy tutaj zebrać. I tak, no jak weźmy sobie na przykład jakąś drogą kartę i w ogóle ciekawe jest to, że sami zarządzamy, jakie karty nam się pojawiają, więc tak. Jak weźmiemy same drogie, to one są może mocniejsze, ale trudniej je zdobyć, więc może kilka mniejszych warto sobie kupić. I one mają różny koszt, bardzo często wymagają wszystkich surowców w niemałej ilości i jak się to tam zbierze, to wtedy czekamy, kto w danym momencie stwierdzi, że dobra, ja biorę tą kartę. Tak. I ja biorę, bo chcę ją od razu użyć i to jest dla nas taktycznie wspólny moment odpalenia tak. Tego. Ja wyobrażam sobie, że ta gra mogłaby mieć wersję rywalizacyjną z pewnymi zmianami, tak. Ale naprawdę myślę, że kooperacja tutaj jest czymś, co naprawdę sporo dodaje. Tak. I chyba wolałbym, żeby ta gra została w takiej wersji. W sensie nikt nie planuje jej zmienić, ale nie, jakby to jest dla mnie o tyle ciekawe, że przeważnie ja wolę rywalizacyjne gry i mam bardziej pomysł, jak z czegoś kooperacyjnego zrobić coś rywalizacyjnego. Tak. A tutaj to fajnie śmiga. Tak. I warto się nastawić na to oczywiście, że jest to gra, w której jest ta losowość klasyczna deckbuildingowa, czyli wybiorę karty, które wybiorę i się ułożą lepiej lub gorzej. Jest tej losowości jeszcze trochę, bo w losowej kolejności będą wychodziły nam te karty orków i one mogą iść szybciej, wolniej, mocniej, słabiej. Czy one są posegregowane w taki sposób, że mamy jedynki, dwójki, rosnący trójki, poziom trudności, tak. Ale to czy nam się ułożą tak, że jeszcze ktoś nie poszedł, a zdążyliśmy go zabić, czy tak, że tak. Poszedł za szybko, to już jest kwestia losowości. No i mamy kości walki, które też nam sprawiają, że mogę wchodzić na pewniaka w jakiś atak i rzucić trzy kości pechowo i nie zabić nikogo. Mhm. A może być tak, że ja mam jeden strzał i mówię, dobra, próbuję, strzelam i trafiłem gościa, co też się zdarzało. Tak. Więc to jakby dodaje tych emocji, ale dużo. I tej niepewności trzeba z tym i z tym jakby się pogodzić, że po prostu to jest tego typu gra, gdzie tej losowości trochę jest i zarządzamy, ale potem też musimy mieć szczęście. Ta gra nad stołem tutaj naprawdę przypomina to, jakbyśmy grali w grę przygodową, gdzie my nie możemy sobie pokazać kart, ale opowiadamy o tym, że okej, za chwilę ja mam złe dwie karty, wyjdzie mi goblin, oni są już blisko, więc może ty ściągnij, potrzebujemy drewna, więc ja pójdę na drewno, ty to kupisz, ty tego użyjesz, więc naprawdę zagęszcza się to i fajnie zazębia ta nasza współpraca. I to, co chcę powiedzieć jako już ostatni plusik z mojej strony, to fakt, że jest to gra, która jest bez tekstu, wizualnie prosta, więc potencjalny próg wejścia tutaj jest niski. Tak. I ja będę próbował niedługo z moimi dziećmi. Także to jest tego typu gra. Bardzo fajnie, polecamy. Tak, polecamy. No i Przemo, ja w takim razie losuję ci losowe pytanie. A ja chowam. W związku z twierdzą. Dobra, to jest słabe. O, Przemo, trochę w temacie tego, co o czym pisaliśmy. Gdybyś miał porównać twierdzę oblężenie Runedar do jedzenia, to może być danie, zupa, deser, słodycze, napój, cokolwiek. Czym ona by była i dlaczego? Pytanie losowe nadesłane przez jednego z widzów. Wiesz co? Myślę, że to byłoby fondue. To byłoby fondue. Dobrze. Czy dlatego, że dzisiaj już padło francuskie nazwisko Vincent Dutrois? Nie, dlatego, że fondue jest smaczne, działa fajnie, można tam różne rzeczy robić, tak. Ale nie działa rywalizacyjnie. Czy jak ja nadziewam, a ty też nadziewasz, to nikt nie zje. No tak, no w sensie, plus, a zrobić sobie samym fondue, to sobie mogę zrobić kanapkę. Więc to jakby zaprasza do tego współdziału, no więc fondue, że tak razem. Że wspólna przygoda przy jedzeniu. I że mamy garnuszek. I że jest całkiem lekkie. No. I wybieram z puli akcji. Tak. W sensie fondue to jest w ogóle dobre porównanie do wielu gier. Trochę zgłodniałem, wyciągamy Stellę. A więc Stella jest to gra, w której, uwaga, jesteśmy poszukiwaczami gwiazd. Ale od razu będę wprost mówił, to nie ma znaczenia, że jesteśmy poszukiwaczami gwiazd, bo tak naprawdę Stella jest to gra w skojarzenia, w której wykorzystujemy karty, które klasycznie i typowo powinny nam się kojarzyć z Dixitem, czyli karty, które są po pierwsze duże, ładnie zilustrowane i nietypowe. Do tego stopnia, że dosłownie to są karty z Dixita w środku gry. Więc tak naprawdę ta gra służy jako
no, gra sama w sobie, ale jest dodatkiem do Dixita, ale można karty z Dixita tu wrzucić, tak, nie? Ale na tyle, na ile abstrakcyjnie wydaje się poszukiwanie gwiazd, no to tutaj też jest pewien poziom abstrakcji, więc widzę punkty wspólne. Tak. Okej, okay, czyli słuchajcie, poszukujemy gwiazd, trzymajmy się tego. Każdy z nas dostaje mapę, która wskazuje mu... Gdzie są gwiazdy? Księżyc, no na niebie, tu jest niebo. Tak, to nie. Jest księżyc, a to jest tak. Więc... A tu jest Ziemia i tu jest kosmos. No, tak. No, lecimy do nieba. Dobra, słuchajcie, nie. Mamy, jest to gra w ogóle od 3 do 6 graczy, więc my wam nie pokażemy za bardzo niczego, ale opowiemy, że każdy z nas ma jedną taką planszetkę i marker, i ściereczkę, i mamy 15 kart na stole. Gra trwa zawsze 4 rundy i po 4 rundach kto ma najwięcej punktów wygrywa, czyli sobie tutaj na naszym torze punktów liczymy i wyciągamy kartę, ona ma zawsze 2 hasła do wyboru, na początku są takie pojedyncze, na przykład ma hasło urodziny i każdy z nas zaznacza, które z tych 15 kart kojarzą się mu z urodzinami. Zaznaczamy sobie to po prostu X-em, prawda? Więc choć przemo zaznaczmy kilka z jakimś tam, ja zaznaczę za siebie i zaznaczę za drugiego gracza. Mhm. Ja bez dużego przemyślenia zaznaczam, będę szczery zupełnie. Tak? A ja z przemyśleniem delikatnym. Ja gram za 2 osoby, co jest zupełnie bez sensu oczywiście. Tak, mamy to, jasna, jasna sprawa. No i teraz, gdy wszyscy z nas zaznaczą, po kolei gracze mówią, ile zaznaczyli. Ja na przykład zaznaczyłem 7 aż. Przemek, ile zaznaczyłeś? 5. Przemek zaznaczył 5. A Roman? Gracz różowy. Roman zaznaczył 6. O, blisko wszyscy. Ach, ten Roman. No i teraz tak. Gracz, który zaznaczy najwięcej, czyli ja, niestety prawdopodobnie będę miał obcięte punkty. Obracam sobie żeton. Czyli to jest gracz, który chce zaznaczyć dużo, ale nie za dużo. Gdybym był na remisie tutaj z Romanem, to bym miał wciąż... Okej, okay, ale jak jestem sam na górze, to mogę stracić punkt. Ty sam siebie nie wyczułeś. Bo... więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że gracz, który jest pierwszy, wskazuje jedną kartę. Na przykład mówię, mi się z urodzinami kojarzy to. No. No i teraz Przemek i wszyscy gracze mówią, czy to mają. Dobra, załóżmy, że Roman to ma, no. Poczekaj, może... może ja coś powiem. Dobra, ja wskazuję to, ja wskazuję no, to. Masz ja to? Mam. I Roman też to ma. I teraz tak, jeżeli oprócz mnie tylko jeden gracz ma tą kartę, to dostajemy aż 3 punkty. A jeżeli oprócz mnie... Znaleźliśmy 3 gwiazdy. 3 gwiazdy znaleźliśmy. A jeżeli oprócz mnie ma tą kartę więcej niż jedna osoba, tak? Czyli w grze trzyosobowej wszyscy, i ta gra fajnie działa w 4, 5, 6 graczy oczywiście, no to wówczas dostajemy po 2 punkty, tak? Czyli znów chcę trafić w jedną osobę, ale nie za mocno. Ale jak nikt nie ma, to ja mam 0 punktów i w tej rundzie już nie dostanę kart. Punktów. Żadnych. No więc ja zaznaczyłem to, udało się i teraz Przemek na coś wskazuje. No to ja bym wskazał, tu jest impreza urodzinowa. No ja na przykład tego nie mam, ale Roman to ma na przykład, więc macie po 3 punkty. Roman. No i potem Roman coś wskazuje i gramy tak do momentu, kiedy jak gracz już wskaże coś, czego nikt nie ma, no to wówczas tylko siedzi i czeka. Nic. Te punkty będzie miał, ale nie dostanie nowych. Nie dostanie nowych, żadnych już. I jak gracz wszystko wypełnił, no to też już odpada i liczymy punkty, więc mogą być za każdą gwiazdkę trafioną 2 gwiazdki albo 3 czasami, ale właśnie jeżeli jestem graczem, który przestrzelił i jakieś moje skojarzenie nie pokryło się z nikim przy stole, a może być tak, że mam 8 i na przykład 4 mam z tobą i 4 z Romanem i wciąż jestem ok, ale jeżeli mam coś, czego nikt nie skojarzył, to zamiast 2 lub 3 dostaję 1 lub 2 punkty. Dobra, punktacja jest, chodzi o skojarzenia i o zabawę. Tak. Przemek, wrażenia z gry Stella. Wrażenia są, no, wiadomo, podobne do gry Dixit, natomiast jest to inna gra. Tak. Z równie abstrakcyjnymi obrazkami i na samym początku właśnie mówiliśmy o tym trochę, może nie wprost, że tutaj dałoby się korzystać z kart z Dixita i tymi kartami grać w Dixit. Tak, moim zdaniem powiedziałem to wprost. Dobra. Ale jest to inna gra, tak. Ponieważ no, jest to inny mechanizm, podobnie punktujący, gdzie i tam i tu staramy się gdzieś tam wypośrodkować nasze odpowiedzi, czyli nie strzelić zupełnie abstrakcyjnych odpowiedzi, tak. i skrajnych, czyli, co wymaga... Kojarzy nam się pewnie, jakby mówiąc wprost, pewnie nam się kojarzą 2 karty, ale tak myślimy, no dobra, pójdę trochę dalej, może jeszcze coś spróbuję skojarzyć, tak. Bo może ktoś inny też to skojarzył. Jest tutaj delikatny push your luck. Tak. Nie opłaca się tutaj może dać jakoś super mało tych odpowiedzi. Mm. Bo dostaniemy mało punktów. Bo dostaniemy mało punktów, a zawsze jeżeli dam turbo dużo więcej, no to... jest ryzyko. Jest ryzyko. Jeżeli dam dużo, a już i tak wszystko mi się pozaznacza, no to mogę spasować tyle punktów, ile mam, jest okej, nie? Więc jest to taki właśnie push your luck trochę delikatny. Tak. Co jest ciekawe, bo jest push your luck w tym
co, ile zaznaczek skojarzeń i jak rozciągnę te moje skojarzenia. Tak. Czyli mam dwie, ale mówię, no nie no, chciałbym z sześć skojarzyć, więc rozciągam. I potem jest emocja już w odkrywaniu tego, nie? Tak. Co się komu pokrywa. Dokładnie tak. No i tu po jakimś czasie możemy się zorientować, że warto gdzieś tam oscylować tam powiedzmy te między 6 a 8 czy, tak. czy 9, ale to wciąż nie oznacza, że my trafimy w te same karty. Dokładnie tak, że co z tego, że dam 8, skoro ja pojechałem po bandzie, a wszyscy inni mają takie skojarzenia. Dokładnie. I tak jak w przypadku Dixita, gdy mamy skojarzenia, to my na głos je sobie czasami możemy omówić, ale nie musimy, tak. prawda? I jak ktoś dał coś jak sam, tylko i wyłącznie on i nikt tego nie dał, to zazwyczaj jest frustrowany, jak to mogliście nie wpaść, albo jak ktoś inny coś skojarzył, a mnie nie było w tej grupie, to też jestem frustrowany, oszukujecie, albo jakie wy macie skojarzenia, więc jest ta znowu gra, zabawa nad stołem. Nie? No i wydaje mi się, że w pewnym sensie ta gra jest ciut prostsza. Od Dixitu? Od Dixitu, tak. dlatego że tam jakby sami musimy stworzyć hasło do kart i wymaga to pewnej abstrakcji myśleniowej i wcale nie jest łatwo na samym początku dać kartę, która nie będzie totalnie oderwana od tego, co mamy na stole, a jednocześnie nie będzie wprost opisywała tego, co na tej karcie jest. Tutaj już mamy symbol i po prostu, i po prostu zaznaczamy. To prawda, że jest to w pewnym sensie łatwiejsze. Co do zasady punktacji, rozkładania, może jest tego troszeczkę więcej. Tak. Ogólnie ja wolę Stellę od Dixita. I Dixit jest fajne, oczywiście wymyślanie haseł w Dixicie jest fajne. I jak ktoś lubi najbardziej to wymyślanie haseł w Dixicie, no to, no to tego tu nie ma, do tego będzie mu tu brakowało. Ale jeżeli lubi te skojarzenia z nietypowymi kartami i rywalizację, a nie koop, no to to jest tu. Na no całe szczęście nie musimy wybierać, ponieważ jest miejsce na półce na obie gry i to się wcale nie wyklucza. I będzie ładnie wyglądało obok siebie i można karty trzymać w jednym wielkim worku i tylko w co dzisiaj, Dixit czy Stella? Szczególnie jak macie Dixita i dodatki, gdzie tych kart naprawdę już macie sporo w takim razie. No to już można popłynąć. Już można do gwiazd. Do gwiazd. No i myślę, że to też fajnie pasuje przy okazji świąt i spotkań świątecznych. Zdecydowanie. Stella jest jedną z gier, które na pewno biorę ze sobą na świąteczne rozgrywki. Myślisz, że często będą w worku Mikołaja? Gwiazdora? Czy w worku Gwiazdora to nie wiem, ale na pewno jak ktoś poznał tą grę ostatnio, to uważam, że to jest na rodzinne spotkanie perfekt. Bo jeszcze odchodzi to, co w Dixicie było dla barierą dla nowych graczy, czyli że oni muszą wymyślić hasło. Nic nie musisz, zaznacz, co ci się kojarzy. Tak. I potem płyniemy razem w tą podróż do gwiazd. Słuchajcie, tak to wygląda. Za tydzień odcinek ostatni przedświąteczny, jeżeli się nie mylę. A chyba się nie mylę. Nie mylisz się. No i potem zobaczymy. Jakaś taka krótka przerwa świąteczna, sylwestrowa będzie. Ja nie wiem, co będzie w Sylwestra. No jakieś było... widzowie zadecydowali, więc zobaczymy. Tak czy siak, piszcie jak zwykle w komentarzach, jak macie jakieś pytania i uwagi dotyczące tego, jak my się odżywiamy i w co my gramy. Bierzcie udział w konkursach. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Tak. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej.